Jaki gracz serdeczny. No to już się to wydało. Nie, żeby się, że się opaliłem, że się chwalę albo coś. Witam. Dawno was nie widziałem, skurwidrągi. Mam okulary. Założyłem sobie teraz, bo na wakacje zapomniałem i mi świeciło w piździsko, kurwa, cały czas. Zobacz, co tu się stało. Niedobrze się stało. A w sumie tu też jestem trochę opalony. Nie, generalnie powiem tak, jeśli chodzi o Meksyk, to nie musiałem żadnych deali robić, bo jest po prostu kurwa tak drogo, że po prostu to nie było tak, że mi wcisnęli pustą butelkę, po prostu byłem jebany kurwa codziennie na hajs, rozumiesz? Tam nie było co, że mi coś wcisną, nie? Ja kurwa za kurwa 7 km płaciłem 30 czy 40 dolarów. Szkoda szczępić ryja, no, w ogóle. Pojebało się tam w Meksyku, się pojebało troszeczkę, powiedziałbym, pod sufitem. Za późno się zorientowałem, bo... Padłem na taki pomysł, ale to już było na koniec wyjazdu, żeby po prostu mówić, że jestem z Polski i że nie mam pieniędzy. Ale za późno na to wpadłem, nie? Po prostu tam Amerykanie przyjeżdżają i w dolarach płacą. Z tego, co mi w ogóle mówiła jedna osoba, minimalna płaca dzienna to jest kilka dolarów. No to taki taksówkarz to zarabia lepiej niż w kartel jakiś. Co się dzieje? Kurwa, zapomniałem rolki z papieru toaletowego centralny wziąć. Nie zajebałem nic z hotelu. Erdeczek, ogólnie Meksyk uważam, że no warte zobaczenia. Ładnie, ładnie. 17 tysięcy ci wyszło na na 14 dni bez biura podróży. No wiesz, tam wszystko do góry idzie, ale no tak się Meksyk to tam już no drogo. Uważam, że warty Meksyk zobaczenia. Uważam, że warty. Plaża jest podobna do tej Dominikany, na której byłem w tamtym roku. Ale jest w Meksyku, na Dominikanie nie ma za dużo do zwiedzania. No jakieś tam, tak jak byłem w tamtym roku, no tam fabrykę tam cygar i tak dalej. A Meksyk ma bardzo dużo, to nawet na taki jeden wyjazd nie jest do zwiedzenia. Jest dużo do zwiedzenia, jest po prostu, ma więcej do zaoferowania. Ale szczerze, w kontekście plaży to bardzo właśnie podobna Dominikana. Natomiast no, na Dominikanie mi się bardziej podobała ta plaża, bo było więcej palemek i... Ja miałem taki pech, to się akurat teraz chyba skończyło z tego, co słyszałem, bo było zajebana plaża glonami. Zajebana glonami. Stopni ile? Kurwa, wiesz co? No 3 dychy jakoś. Ale tak w słońcu, no to waliło tak, że z 4 dychy odczuwalno mi się wydaje. Jedyne co, kurwa, powiem wam, jak nie było wiatru, to była taka grzała, że się nie dało wytrzymać. Jak był znowuż wiatr, to piachem w oczy waliło i było wręcz, powiem wam, jak ja leżałem w cieniu, żeby nie być na słońcu, bo ogólnie unikałem słońca cały wyjazd, starałem się. Jak nie było wiatru, to na słońcu nie do wytrzymania, a znowu, że jak w cieniu siedziałem i wiało, no to zimno i tak niedobrze. Tequili? Ty. Ja się tequili nie napiłem, napiłem się jednego drinka z tequilą. Nie, po prostu Fenix nie wzięł, zapomniałem okularów na wakacje i chodziłem i se założyłem teraz. I powiem wam ogólnie, ale kurwa nie kupiłem nowych. Mówię, nie kupię. Mówię, nie mam w domu okulary, nie będę kupował nowych. Po meksykańsku? Hola amigo. Banio, toaleta. I powiem wam, że dobre jedzenie, nawet jak na to all inclusive, to dobre mięsa mają w tym Meksyku. No, więc na pierwszego dnia się tak najadłem. Słuchaj to, na obiad były nuggetsy. Cały talerz nuggetsów, to takie kawałki, człowieku, takie. Zjadłem cały talerz tych nuggetsów. Ja pierdolę, nie mogłem chodzić, nie mogłem chodzić. Mówię, ja pierdolę, to są wakacje. W brzuchu mnie tak muciło. 6 godzin później na kolację idę, a ja dalej kurwa ledwo się ruszam. Mówię, ja pierdolę, bebech rozciągnę. Znowu będę wpierdalał tyle w Polsce. Ale mówię, już nie jem tyle, bo to była przesada. No nie mogłem, nawet z leżaka nie zszedłem. Leżałem cały dzień na plaży. Masakra. I oprócz tego tych okularów zapomniałem kabla, ładowarki do iPhone'a. Ale słuchaj to. Wziąłem dwie pary klapków, te nowe co kupiłem i te stare. No mówię jeszcze, te nowe to się zastanowię, czy faktycznie nie za małe i tak dalej. No więc te nowe leżały w walizce, założyłem te stare, po jednym dniu chodzenia kurwa obtarło mnie. I to mnie obtarło człowieku do krwi. Mówię, o, nieźle się zaczyna, mówię. Obtarły mnie do krwi. Przymierzam tam te klapki co kupiłem, bez skarpety. Mówię, no za małe, nie? Mówię, kurwa, za małe. Coś tam tarło, mówię, chuj, idę, nie? Nie jestem miękka faja. Później ściągam klapki, a tam człowieku dziury takie na stopach, jakby mi psy pogryzły. Postanowiłem, że kurwa, tam klapki 30 dolarów, mówię, kurwa, nie. Za 30 dolarów, człowieku? To ja mam drink, albo nawet dwa. I na bosaka, kurwa, chodziłem. Chodziłem, kurwa, na bosaka, rozumiesz?
Najlepsze było, jak ta, do takiej restauracji, noc była i z plaży przyszliśmy do takiej restauracji jakaś, kurwa, tajska jakaś, wiesz, tam drinki, kurwa, 100 zł, w ogóle jakaś taka dojebana, a ja wchodzę tam na masakrę. Mówię, kurwa, co? Mówię, na wakacjach jestem. Całe wakacje przechodziłem na bosaka. Był jeden krytyczny moment. Był jeden dzień, że było tak, kurwa, ciepło i tak był nagrzany wszystkie te deski, wszystkie te chodniki, że, kurwa, no ludzie patrzyli jak na debila, bo ja szedłem chwilę tym chodnikiem, później z dupcem na trawnik, później na chodnik i normalnie mi tak przepaliło mi stopy, że jak wchodziłem do wody, to na kamyczkach nawet nie mogłem stanąć. Nie wbiło mi się nic w stopę. Coś tam pięta mnie bolała, coś tam ten, ale powiem wam, kurwa, podobało mi się to trochę, szczerze mówiąc. Podobało mi się to boso, czułem się taki frywolny się czułem taki, wiesz, o co chodzi? Na bosaczka cykałem sobie. Zacznijmy od samego początku. Bo tu troszeczkę relacji żadnych nie było, ani opowieści, a w sumie powinienem jakieś dwa słowa więcej powiedzieć. Trzeci dzień prawa jazdy, Mateusz Dupowski, trasa 4-godzinna do Warszawy, autem. Bo co wymyśliłem, kurwa, jadę, szkolę się i ogólnie muszę wam powiedzieć, że no luźna guma. W sensie nie było żadnych ekscesów. No 130 jechałem w porywach tam... Jak się wkurwiłem, to 160 przez chwilę jechałem, ale nie, jechałem przepisowo, tam 10, mówię, ta granica tego, może to było 230, nie. Ogólnie uważam, że trasa relatywnie prosta, ale słuchajcie teraz, bo były dwa ekscesy. Słuchaj to, no jadę i jedzie, kurwa, przede mną, na dwupasmowa to była taka, jedzie przede mną tir, a w zasadzie dwa tiry z balami takimi ogromnymi, pale drzewa, drewna takie, nie? To wystaje jeszcze, nie wiem, kilka metrów za tą naczepę i ja jadę, a chłop nagle, kurwa, włącza mi te z tyłu światła, ale to jakieś, kurwa, halogeny, przepotężne, chyba jakieś w nocy do cofania są, albo jakieś przeciwgłowe petardy. I to co jest? Mówię, Agniecha, patrz, czy lewy, kurwa, czysty! Mówię, czysty! I ja mówię, lewy kierunkowskaz. Ała. Zjeżdżam na lewy, no to i wyprzedzam, nie? I nagle ten pierwszy tir, co jedzie, rozumiesz? Ten pierwszy w tym konwoju dwóch tirów, zajrza mi, kurwa, drogę. Ja mówię, matko bosko, trzeba było zielonymi listkami określić ten samochód, nie? Mówię, co się dzieje? Mówię do Agniechy, kurwa, o chuj tu chodzi? Agniecha mówi, nie wiem, nie? Ten lewy pas mi zablokował, ten z prawej. A ja jadę, mówię, nie wiem, jadę tam za tą kierownicę się trzymam. Mówię, nie wiem, co robić, mówię. No chuj, jadę. Jadę, po chwili zjechał na ten prawy pas, puścił mnie. Wiesz, wyprzedzam go, a on... Ja przestraszony mówię, o co chodzi? I tak patrzę, kurwa, patrzę na ten przedkościomierz, tu co jest ten dashboard. Wy, kurwa, niebieskie się jakieś świeci. Mówię, o co to, kurwa, chodzi? Przecież miałem przecież włączone te automatyczne długie. Kurwa, to co na LC, jak majtałem kierunkowskazami, to długie włączyłem. I na długi jechałem, goście się wkurwili, ale wiesz co, ja myślałem, że tam, że te długi, że aż tak mi ten, ale początek mojej przygody na tej autostradzie była taka, mówię, kurwa, z przodu nic, z tyłu nic, mówię, nie chce mi się tego pasa zmieniać, mówię, cykam se lewym, nagle, kurwa, pu, podskoczyłem, patrzę, kurwa, jakiś demon za mną. Ja pierdolę, mówię, zmieniam na prawy, że tamtej pory się prawego trzymałem. Jak mi zajebał długimi, to się tak przestraszyłem. Chłop jakąś S-klasą, ale kurwa, przecież oni tam jeżdżą jak tam z 200. Ziu, poszedł. On był jeszcze kilometr za mną, już mi długimi świecił, a zjechałem. Wyprzedził mnie po chwili. Jeszcze zdążył, przeleciał tak, ale zdążył jeszcze awaryjnymi mi podziękować. Hellcase.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem PAGO i KNUT. Dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGOBONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. I miałem drugi epizod na koniec mojej podróży. Całą trasę moją przejechałem relatywnie w porządku, oprócz tego epizodu z długimi. Zajeżdżam do Dextera pod Warszawę na wieś. Już, kurwa, patrzę na nawigację, mówię, jestem na tej ulicy, No to mówię, kurwa, już jebnę, tam troszeczkę przyspieszę, mówię, już ten. Przyspieszam, jeb nagle, mówię, kurwa mać! Na wsi robią, kurwa, tych garby leżące policjantów. Myślałem, że już po feldze. A przyspieszyłem, no nie wiem, do 70, do 80 na tej wiejskiej drodze. Jak zajebałem, mówię, kurwa, na koniec musiałem coś odjebać.
Ale nic się nie stało. Podróż samolotem to była masakra. 13 godzin. Tak się złożyło, że sąsiednia para miała litr whisky. No nie piłem raczej nigdy w samolocie. No ale się napiję, nie? Ogólnie, bo spoko drinkowałem sobie i tak dalej. Ale zrobiłem coś, czego nie powinienem robić. No tak jak tam te drineczki były pite. No to wychuj tam. Poszedłem se pufnąć do toalety. No i byłem se dwa razy pufnąć. Szybko mi trasa przeleciała, później spałem. To byłem na tym. To wiadomo, trzeba do samolotu trzeba pewne rzeczy wziąć, tak? To był hotel i uważam, że kurwa, no tam były takie kolosy pod Amerykanów i w ogóle z takim amerykańskim jedzeniem, jakieś hot dogi i tak dalej. Ogromny hotel, no to z pokoju na plaży się szło, no takim szybkim krokiem z 6-7 minut. Ogromny moloch, no nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Dużo osób na plaży, dużo... Nie, na kameramie to też jest słabo, ale to był taki moloch, że... Nie wiem, tu było z 1000 pokoi. No, faktycznie są jebane za małe są. To ja, pierwszy dzień. Zadowolony, jeszcze się nie najadłem tak bardzo. O, to było po wpierdalaniu. Nie ruszyłem, nie oddychałem, nie ruszałem się. Masakrancja. Całkowicie nie miałem siły na nic. Tutaj właśnie Majów, te budowle, jakieś tam około 500 lat przed naszą erą zostały wybudowane. Całkiem imponujące, no porównując z naszą deweloperską, to kurwa byli, wyprzedzają naszą teraźniejszą deweloperkę, szczerze mówiąc. Widać rozmach, kurwa, widać wszystko. Majów. Tutaj jestem, to widzieliście to zdjęcie, tylko trochę przycięte, w takiej naturalnej studni, wyrzeźbionej, to jest skała wapienna, naturalnie wyrzeźbiona, nie wiem co tam się działo, ale jakoś tam woda rzeźbiła i później i chuj się zrobiła taka dziura, wiesz, w skale i taka naturalna studnia, tu sobie ludzie pływają. Nie wziąłem kurwa spodenek do pływania, więc poszedłem oglądać tylko, nie, w Adidasa i spodnie. Garbus taki, to był Valladolid, miasteczko później, bo to była wycieczka na własną rękę, żeśmy wzięli taksi gościa za chyba tam $180, cały dzień nas woził. Później byliśmy, najpierw byliśmy tam u tych Majów, o zobaczyć te budowle, później byliśmy w tym cenota się nazywa. I później byliśmy w miasteczku takim Valladolid. Valladolid to jest takie miasteczko, jakieś tam kolonialne, hiszpańskie, takie stare, nic tam się w sumie nie dzieje, ale tak, żeby przejść się to spoko. Tutaj żem zjadł. No tu nie porwało mnie to jedzenie pierwszego dnia, bo sobie wybrałem, no, udko z kurczaka, kurwa. To ja w tej restauracji, wyglądam jak wklejony, wiem, ale to prawdziwe zdjęcie. Tu ja w tym miasteczku stoję, tu ja przy fontannie siedzę, tu ja przy kościele i to wszystko było z tego miasteczka. Wakacje za 20 koła, a ja sobie zrobiłem hot doga z parówą, nie wiem, z kości chyba i kanapkę z kurczakiem. O, tak mówię, sobie spróbuję, nie? A Amerykanie te kurwa hot dogi wdupcali, człowieku. Dziewczyny nawet wpierdalały te hot dogi. Nie był taki zły, ale ta parówka taka, no, blado wygląda. To ja z piweczkiem w wodzie. To ja z piweczkiem tutaj w dżungli. To ja z piweczkiem jeszcze raz. To ja małpawiana robię. Selfie nad wodą. I jeszcze zanim się ulałem tak całkowicie, to ja w wodzie. To byliśmy na wyspie takiej tutaj bezludnej, gdzie jest 200 osób dziennie może tylko ją odwiedzać. Tam jeszcze Rafa Korarowa była. Ostatnia wyspa, która została, bo tamte się posypały. Nie wiem, co się stało. Ogólnie były 3 wyspy takie, została tylko jedna. Ludzie wszystko niszczą, kurwy jebane. O, tutaj ja. Byłem, tu było snorkling uprawiałem, prawda? No i tutaj takie były, tu sobie wysłałem zdjęcie, bo sprawdzałem jak kalorycznie. No to pizza, tortilla, barbecue, łosoś pieczony, sushi, paluszki rybne, warzywka, soczek. Nie? Mięso mieć zajebiste tam w Meksyku. Nie wiem skąd, czy to mają z tym mięsem, ale ten karczyk był taki chudy. Ogólnie jedzenie jako na all-inclusive było naprawdę dobre. Naprawdę to sushi było gicio. Znaczy, to są słowa Agniechy, bo ja się chuja znam na jedzeniu, nie? Ale Agniecha mówi, że spoko to sushi, jak na hotelowe. Mam tu strasznie dużą wrażliwość, mi tak było szkoda tych ludzi. Ja tam w ostatni dzień pomagałem chłopowi wieczorem, zbierałem śmieci z plaży, pomagałem mu sprzątać. Ale kurwa, ci ludzie tak zapierdalają, mi jest tak mi przykro, a co ludzie przyjeżdżają, mają tak zero poszanowania. Jak można taki burdel kurwa zostawić po sobie? Jak można taki kurwa gnój zostawić, jakieś, nie wiem, kości kurwa, małże czy co to jest, mule? Tu się zaczęło w Tulum, pojechaliśmy na 3 dni do Tulum i tu się zaczęło szefostwo w jedzeniu pozahotelowym. Taco asadilla z serem, jedna z najlepszych rzeczy jakie jadłem kurwa, ever. Placek, ser, a takie dobre. Niesamowicie dobre to było. Tutaj byłem w tej tajskiej na Bosaka restauracji, to dali mi pad thai, taki se. Tu w Tulum, ja na balkonie, taki byliśmy w takim... w takich szałasach, kurwa, w miarę tanich. Ale fajny, bo balkon na wodę.
Tu jest Sajem, obok Tulum zwiedzaliśmy też. Majowie dostali w pierdol, gdzieś wyżynali i się przenieśli tam obok Tulum. Wybudowali sobie jakąś kolejną bazę. I byliśmy też zwiedzić te Majów budowle. No i tu z Sajem byliśmy. Sajem mnie odwiedził, zresztą widzicie zdjęcie. To też będę musiał wrzucić na Instagram, bo fajnie weszliśmy. No tak to wyglądało. Tu kurwa zobacz, jakie bydlaki były. Nie podchodziłem bliżej, bo się bałem. Jakby mnie ujebał, to koniec. Ty, dobrze chłop, ale na jakim wyjebanym jajcu se chodził? No i kurwa, tak trzeba żyć. Bolał mi bardzo plecy. W Tulum, że spaliśmy w tych lepiankach, były prysznice tylko takie, że były w ścianie przymocowane i się nie dało nic zrobić. A miałem tak papryczkę dzień wcześniej zjadłem. Porwało mnie, proszę ja ciebie, dzień wcześniej zjadłem papryczkę ostrą i porwało mnie, że biegłem do toalety. Biegłem do toalety i słuchaj to, po toalecie musiałem, wiadomo, szuruburu zrobić, nie? Tylko problem, że była ta w ścianie zamocowana rączka. Więc ja kurwa się musiałem schylić. Jak kurwa mnie kręgosłup. Człowieku, jak chciałem tu przykucnąć tak nogą, nie mogłem się schylić. No tutaj te ruiny, słuchajcie. Pomyślcie, że to ma tyle tysięcy lat. I to żarcie poza hotelowe było takie dobre. To była wołowina z serem. Takim tym, nie? Naprawdę było dobre. I tu był taki basenik w tym Tulum, w hotelu jeszcze w tym, bo to, że mówię, na dwie noce pojechaliśmy do tego Tulum. Tu już trochę ulany byłem. Chcę coś popływałem w tym basenie. 1100 zł tu porwało, no, ale zaszalałem z tym winem. Dwie butelki wina kosztowały 600 zł. No, ale mówię, kurwa, mówię, nie po to tyle pojechałem, żeby cebulić. I już później nie wydałem nic. Tu była w ogóle ciekawa opcja, bo to była chata Pablo Escobara. Chyba nawet nie było. Ale w tym miejscu byłem w nocy, idę do toalety, a goście przy toalecie normalnie, trójka stoi, jak Sicarios wyglądali, malboraski palili i tylko tak. Gringo marihuana. A i najlepsze, że byłem w tym samym lokalu później o godzinie kurwa 15. Rowerem, byliśmy na tej turze z kolejny dzień, jak byłem na tych rowerach. Żeśmy zahaczyli na piwko, na wodę. I godzina kurwa 15. No nie, myślałem, że tylko jakieś. No w sumie tam jest impreza cały dzień, nie? Ale kurwa, ja idę do toalety, piwko piję. Był mecz Emeritus Banditos, oglądałem, że Emeritus Banditos. Idę do toalety i znowu chłop do mnie przy toalecie. Marihuana? Coś tam tego? Tu jest ten hotel Pablo Escobara na Sowkach. Tu ja na rowerku. Follow that dream. Dlatego jak zobaczyłem ten znak, to już wiedziałem, co mam zrobić. Pierdoliłem kurwa do jaskini streamować i grać w gierki. Ten znak mi dał wiele do myślenia. Tutaj pod jakąś taką też w Tulum, taką budowlą. Tutaj byłem w ogóle, to jest hit, to jest najdroższy hotel w Tulum, a ten hotel cały jest zrobiony z patyków. No i tak wygląda najdroższy hotel w Tulum. Z patyków, ale kurwa nie wiem, jak oni to zrobili, szczerze mówiąc.